Witam Was, kochane kolarki, kochani kolarze. Zaczynamy! Cicowianka Mazowie MTB Maraton. 14 dobranych miejscówek i tras. Zaczynamy od Legionowa 8 kwietnia i kończymy w Toruniu 29 września. W tym roku na Mazowi nowe dystanse. Pro i jedna, druga pro. Dlaczego? Ażeby zachęcić osoby, które na przykład startowały do tej pory na Ficie lub na Mega, spróbować na dystansie pro lub jedna, druga pro na nowych trasach, bardziej dopracowanych i bardziej trudnych. A oto jak to będzie wyglądało w praktyce w Legionowie. Tradycyjnie najpierw startuje dystans hobby, ale już starsza grupa, najstarsza grupa hobbystów może wybrać albo dystans fit, który będzie trochę lżejszy, albo dalej próbować jeszcze swoich sił na krótszym dystansie hobby. Fit lżejszy i przede wszystkim oddzielony od dystansu pro i jedna, druga pro. Dystans pro i jedna, druga pro startuje na crossing Wieliszewski. Bardzo trudną, ciekawą, na stałe oznakowaną trasę MTB. I to już będzie wyzwanie dla w sumie doświadczonych zawodników. Jedziemy dalej, do Ciechanowa, tak jak w Legionowie. Najpierw hobby, potem oddzielony fit, który wjedzie w innym kierunku niż pro i jedna, druga pro. Na trasy sprzed 4-5 lat. Trochę łagodniejsze podjazdy, krótszy dystans, około 22 km. Ale pro i jedna, druga pro będą miały podjazdy. A jak w Ciechanowie popada, na dystansie pro i jedna, druga pro będzie się działo. Ci, co jechali w zeszłym sezonie, to pamiętają tą sekcję błota. Weekend majowy, prawdziwe górskie ściganie. Gdzie? Roztocze lubelskie i wąwozy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Fantastyczne ściganie. Dla mnie, dla moich nóg, bardziej trudne niż w górach. Kwas mlekowy na podjazdach, w wąwozach, w puławach naprawdę się rozlewa mocno. W Janowie Lubelskim jeszcze bardziej. Ale to dla dystansu pro i jedna, druga pro. Dla fitu w Janowie piękne lasy, piękne krajobrazy, niezbyt ciężka trasa. Natomiast w puławach damy jeden wąwóz, damy jeden podjazd dla fitowców, by może ich troszeczkę zachęcić, zarazić, by może warto było przeskoczyć na te dłuższe, trudniejsze dystanse. Wracamy do centrum. Kołacinek, wcale niełatwy, dosyć trudny, z ciekawymi podjazdami, bardzo malowniczy. Ale na początku czerwca Dobrzyń nad Wisłą, Skarpy nadwiślańskie, bardzo trudne przewyższenia. Dystans fit oczywiście delikatnie lżejszy, z niektórymi podjazdami, ale potem dystans pro i jedna, druga pro specjalnie sformułowana tak trasa, by fitowcy mogli zobaczyć i osoby towarzyszące, jak ci najlepsi zawodnicy potrafią sobie radzić na zjazdach i na podjazdach. Bardzo widowiskowy maraton, na który warto zabrać osoby towarzyszące i dzieci, bo będzie impreza z okazji Dnia Dziecka. I ostatni maraton przed wakacjami, Piaseczno, jakby trochę na wyluzowanie. Tu zawodnicy, którzy troszeczkę słabiej sobie radzą na podjazdach i zjazdach, tu na tym szybkim maratonie na pewno będą mieli swoją szansę. A Lasy Chojnowskie na pewno zawsze są warte do odwiedzenia. I wakacje. Co, na kajak, na łódkę, dalej na rowery. Zaczynamy. Początek lipca, Brodnica. Kujawsko-Pomorskie, po Jeziorze Brodnickie, prawie jak na Mazurach. Jeziora, lasy i dystans pro dociśnięty, fit troszeczkę lżejszy. Potem sprawdzony Olsztyn. Tam specjalnie, osobiście dystans pro podkręciłem. Będzie dużo trudniejszy niż w zeszłym roku dystans giga. Ełk, single track, na stałe wyznaczone w Borze Ełckim. Będzie jak zawsze ciężko. A jak popada, ci co byli, to wiedzą, że to jest bardzo trudny maraton. Natomiast na koniec wakacji trochę lżej, ale też nad jeziorem. Andresport, coś nowego. Dużo nie będę mówił, bo niektóre rzeczy musicie przyjechać i sami spróbować. I wrzesień. Sprawdzona nowa trasa w Rawie Mazowieckiej. Ci, co w zeszłym roku byli, wiedzą o tym, że jest dużo trudniejsza niż z poprzednich lat. Kilkukrotny przejazd przez metę, bardzo widowiskowy. Józefów. Finał Pucharu Mazowsza. Fantastyczna baza w Holiday Inn. Ale jeszcze lepsze trasy. Single nad Mienią i Świdrem. Ta trasa jest najlepszą trasą MTB na Mazowszu. No i wreszcie finał. W Toruniu. Z bazą na Moto Arenie. Oczywiście na trasach pro dokręcimy jak zwykle, fit trochę poluzujemy, ale na tym świetnym obiekcie żużlowym będzie drugi Bicycle Speedway, wyścig australijski, gdzie zawodnicy startują w 10-osobowych grupach i ostatni zawodnik odpada. Trzech zostaje, przechodzi dalej i tak aż do skutku, do finałowej zabawy. Jest to chyba jedna z najciekawszych zabaw, jaką można sobie wyobrazić. Może warto dla tej specjalnej konkurencji przygotować się na finał, by świetnie podsumować cały sezon Mazowi MTB Maraton 2018. Co jeszcze na Cisowiance Mazowi MTB Maraton?
będziemy chcieli jeszcze rozbudować strefę relaksu, więcej leżaków, żeby osoby towarzyszące lub te, które wcześniej skończę, odpoczywały w naszym miasteczku. Oczywiście zawody mini-mini dla dzieci na rowerkach biegowych. A więc podsumowując, adrenalina, emocje, nowe dystanse, nowe wyzwania dla mnie, dla Was, kolarki i kolarze. Serdecznie zapraszam. Cezary Zamala.